Koncert Kapeli Ludowej Bliźnianie rozpoczął w niedzielę 21 sierpnia letnią biesiadę jasienicką. W Parku Podworskim, ulubionym miejscu spotkań mieszkańców gminy, było muzycznie i kulinarnie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez wójta gminy Jasienica-Rosielna i Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jasienicy-Rosielnej. Ten pomysł jest częścią programu, który realizujemy z dofinansowania Narodowego Centrum Kultury i on właściwie związany jest z promowaniem wszelkiego rodzaju kwestii związanych z folklorem, z tradycją ludową. Dlatego też wcześniej dwie wystawy zorganizowaliśmy. Jedna wystawa jest związana z twórczością twórców ludowych naszej gminy, a wcześniej trwała ekspozycja tradycyjnego rzemiosła ludowego, którą zwiedzało wielu zwiedzających, przede wszystkim dzieciaki. I tutaj jest ten aspekt edukacyjny najistotniejszy, aby przedstawić, jak to właśnie drzewiej bywało pod chłopską strzechą. W trakcie spotkania z folklorem muzycznym jasienicka publiczność wysłuchała bogatego repertuaru Kapeli Ludowej Bliźnianie. Założona 16 lat temu z inicjatywy Jana Winiarskiego, wieloletniego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy Rosielnej, kapela bazuje głównie na pieśniach pochodzących z przekazu ustnego. Inspirację czerpie również z opracowań Bolesława Pudłowskiego czy zaprzyjaźnionego z kapelą znanego lirnika haczowskiego Stanisława Wyrzykowskiego. Cygan się pyta, skądże śpieweczko, jak z tego dworu tu niedaleczko. Rumtaj, 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 dudana, jak z tego dworu tu niedaleczko. Uczestnicy letniej biesiady mieli też możliwość spróbowania regionalnych kulinariów. Podczas festiwalu potraw lokalnej tradycji kulinarnej swoje popisowe dania zaprezentowały koła gospodyń wiejskich z Bliznego, Jasienicy Rosielnej i Woli Jasienickiej. 31 nas jest członkiń, także dość taka prężna grupa. Jeździmy też na różne kulinarne sprawy, byliśmy też i w Lesku. No, udało się nam pierwsze miejsce zająć w dziczyźnie. No, na dzisiejszy dzień to mamy tak i na ciepło, i takie zimne, i zakąski. Tak, z cukinii zakąski, drożdżowe z jabłuszkiem, rogaliki, żurek na ciepło, gołąbki, pierogi. Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona. Ptaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie, tylko trzej braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Organizatorzy przygotowali także strefę zabaw dla najmłodszych uczestników biesiady. W jasienickim parku swoje stoisko z rękodziełem artystycznym wystawił także Środowiskowy Dom Samopomocy z Bliznego. Podczas wydarzenia odwiedziło je wiele osób zainteresowanych pięknymi pracami uczestników placówki. I tutaj mamy takie gadżety do rozdania za darmo, zapraszamy. Wszystko to jest rękodzieło artystyczne, robione przez uczestników pod nadzorem terapeutów. Mamy mydełka naturalne, robione przez koleżankę w pracowni. One są z zapachem cynamonu, lawendy, perfum, pomarańczy.
igielniki wykonuje koleżanka z uczestnikami na pracowni rozmaitości. Bardzo fajna rzecz, jeśli ktoś wyszywa, gubi igły, polecam. Mamy makramy, zawieszki makramowe do kluczyków, do torebek. Teraz to jest na topie, także cieszą się dużym powodzeniem. Letnie świętowanie w Jasienickim Parku zakończył koncert zespołów weselnych i biesiadnych. Wiesz, że czekasz, że stoisz. Boisz się, że nie przyjdę, że to był tylko żart.